Pozwól mi przyjść do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. Ty jesteś, Mario, taka czysta, jak u zagrzesznika, gdy żałuje. Ty jesteś, Mario, taka dobra, to moje ludzkie serce czuje. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, tak jak przed matką dziecko staje. Więc się ośmielam paść przed Tobą i całą nędzę Ci wyznaję. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłości, uczysz wiary. Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz ufności i ofiary. Zanim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skończę na pytaniu, które dotyczy mego życia. Co znaczy trwać w ofiarowaniu? Pozwól mi przyjść do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice radosne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Jak przyszedłem do Maryi przez swego anioła, tak przychodzę do Ciebie,
by zwiastować Ci dobrą nowinę. Pragnę żyć w Tobie i przez Ciebie ukazać się światu. Twoja decyzja jest początkiem mego życia w Tobie. A stanie się to przez Ducha, który Twoje wnętrze uczyni domem moim, gdy powiesz swoje fiat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Wtedy poślą Cię do ludzi, byś swoją radość i prawdę poczęcia się w Tobie życia Bożego zaniosła im, byś była wśród nich, wspomagała ich i obdarzała moją miłością, która w Tobie dzięki temu będzie rosła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Pragnę, aby świat ujrzał mnie w Tobie, w Twoim sercu, na Twoim obliczu, w dotyku Twych dłoni, w blasku Twych oczu. Pragnę, aby rozpoznawano mnie w tej delikatności, czułości, w miłosiernym pochylaniu się nad ich biedą i tęsknotą za miłością prawdziwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiaruj im mnie. Nie zawłaszczaj. Dziel się moim życiem w Tobie z nimi. Dziel się sobą, tym wszystkim, co masz, co otrzymujesz, jako mój dar dla Ciebie i dla nich, przez Twoje serce i Twoje dłonie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Znajduj mnie ciągle na nowo. W świątyni Twojego serca, w świątyniach serc Twoich braci, w świątyniach, jakie Bogu Twojemu postawiono na ziemi. Tam czekam na Ciebie. Tam jestem stęskniony za Tobą. Tam pragnę powiedzieć Ci o mojej miłości. Tam odkryję Ci tajniki prawdy i głębinę mądrości. Tam będę sycił Cię sobą, by przygotować Cię na pełnię życia ze mną, na zaślubiny w bólu i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Pani, ufność nasza, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi kochani, w dzisiejszym przeżywamy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie jest to dzień, można powiedzieć, naszych zaślubin, odnowienia daru sakramentu Chrztu Świętego, do którego przygotowywaliśmy się przez 33 dni rekolekcji, dar zaślubin z Jezusem przez niepokalane serce Maryi. I w tym dniu pragnę gorąco i ciepło pozdrowić was wszyscy drodzy, którzy przeżywaliście ten czas rekolekcji, które prowadził pod okiem Maryi dla nas ksiądz Krzysztof Sochacki, i pragnę go również serdecznie pozdrowić. Jego posługę w Medjugorje, jego kapłaństwo obejmujemy modlitwą w tym dniu w sposób szczególny. Na ołtarzu jest figurka Matki Bożej z Medjugorje. Pragnę także pozdrowić imiennie wszystkich administratorów grup, którzy przesyłali treści rekolekcji do 21 krajów, gdzie gromadzili się Polacy na wspólnej modlitwie. I ten bukiet tutaj przed ołtarzem, myślę, że jest takim symbolem tego, że tak wielu i wiele spośród nas z Polonii, z różnych krajów łączyło się i łączy się także w dniu dzisiejszym w duchu zawierzenia Maryi. I pozdrawiam bardzo animatorów, administratorów grup, Dominikę, Grażynę, Anię i Łucję obecne tutaj, które współprowadziły różaniec razem z Justynką i z Gosią. Pozdrawiam Jarka, Małgorzatę, księdza Piotra z Czech, Mariannę, Urszulę, Agnieszkę, Marię, Justynę, Agnieszkę, Ewę, Alicję, Gosię, Sebastiana tutaj po mojej lewicy i Michała, który w ukryciu, ale pełnił również bardzo i pełni ważną funkcję, ponieważ przygotowywał stronę Oto Matka Twoja, która łączy nas w jednym duchu. I tak jak w Wieczerniku apostołowie trwali na modlitwie razem z Maryją,
Tak my trwamy, zawierzając wszystkie wspólnoty polonijne, nasze rodziny i naszą ojczyznę w tym dniu, kiedy przeżywamy dokładnie stulecie cudu nad Wisłą. Każdy i każda z nas jest wezwany do tego, żeby całkowicie zawierzyć się Maryi w duchu dziecięcej ufności i prostoty, ale także zawierzając się, pragniemy w sposób szczególny polecać tych, którzy cierpią, którzy są chorzy, którzy prosili nas o modlitwę i w chwili ciszy pomyślmy o tych osobach. Także pomyślmy o tych osobach, które odeszły od wiary, aby Maryja uprosiła im łaskę przylgnięcia na nowo do Kościoła, do Chrystusa, do życia sakramentalnego. A za wszelkie nasze odejścia od prawa Bożego, od przykazań Bożych, przepraszajmy teraz, abyśmy mogli godniej, skruszonym sercem doświadczyć odnowienia przymierza z Bogiem i z Maryją. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, który za nas umarłeś, zmiłuj się. Panie, który życie oddałeś, zmiłuj się. Który uczniom nogi obmyłeś, zmiłuj się. Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi. Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas. Panie, Synu Boga żywego, zmiłuj się. Dawco życia nadziei, zmiłuj się. Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości. Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi w nas. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 7 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zamiata 1/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przed podnóżkiem stóp Jego. Twoi wierni niech śpiewają z radości przez wzgląd na sługę Twego Dawida. Nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca. Stoi królowa po Twojej prawicy. Siedziby zapragnął dla siebie. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie. Stoi królowa po Twojej prawicy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królowali, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę, wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stroną, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, Maryja wybrała się z pośpiechem do swojej krewnej Elżbiety. My jesteśmy dziećmi Maryi. I co jest pewne, to to, że Maryja się nas nie wstydzi. Cierpi może przez nasze niewierności, łamanie przymierza, ale Maryja się nas nie wstydzi. Jesteśmy jej krewnymi. Tym bardziej, kiedy jej się zawierzamy, to Maryja śpieszy także do każdego domu i do każdej rodziny, która się zawierza. Właśnie, żeby usłużyć. Pokorna służebnica Pańska. Dla tych osób, które
może są z różnych krajów i zastanawiają się, dlaczego nas tutaj jest tak mało, tylko garstka, to taka mała informacja, że w tym hrabstwie w Irlandii, w którym jesteśmy, w Kildare, obowiązuje lockdown w związku z pandemią. Nie może być otwartych kościołów w czasie nabożeństw, może być tylko garstka osób w czasie mszy świętej, więc dlatego jest nas garstka, ale przez te łącza internetowe ufam, że jest nas potężna rodzina Matki Bożej. I jeszcze raz bardzo serdecznie pragnę was pozdrowić. Prymas Wyszyński, który całym sercem ukochał Matkę Bożą, nawiązywał do słów, że jeśli zwycięstwo przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. Napisał takie słowa, które mogą nam zobrazować poniekąd to, co przeżywaliśmy w czasie rekolekcji z księdzem Krzysztofem, gdzie głębokie treści były ukazywane w sposób piękny, taki ciepły, dobry. Prymas Wyszyński pisze tak: jakże ludzką była Maryja, Matka Boga Człowieka, której my dzisiaj kładziemy korony na głowę jako Królowej Niebios i Pani Wszechświata. W takich słowach zwraca się do Maryi: nasza siostro, która jesteś szczególnie wybrana, ty obolała jak my i pracująca jak my, ty żyjąca chlebem takim, jakim my żyjemy, ty zbierająca patyki na ogień, który chcesz rozpalić w swej chacie, aby na nim upiec pod płomyk z ziaren w żarnach twoją własną dłonią zmielonych. Ty cerująca podarte szare szaty i suknie, ty piorąca w wodach potoku razem z innymi niewiastami, ty może niekiedy brudnymi nogami chodząca w pyle miasteczka, ty dźwigająca amfory wody na swej głowie, na której my dzisiaj korony umieszczamy. O ile byłabyś bliższą prawdy, gdyby cię na którymś ołtarzu umieszczono z amforą wody żywej na głowie. Ty taka zwykła, kuchenna, gospodarna, zalatana, zabiegana. Ty mająca tysiące spraw na głowie, odpowiedzialna za drobiazgi, drobiazgi, drobiazgi. Maryja, która jest obecna w naszym życiu, bo jesteśmy jej krewnymi. Maryja, która, jak powiedział Jan Paweł II, całkowicie jej się zawierzając w słowach Totus Tus, powiedział, że Maryja ma zgadujące oczy, miłosierne, zgadujące oczy. I jesteśmy zaproszeni wszyscy do tego, żeby dać świadectwo tego, że bycie z Maryją, bycie z jej Synem, naszym Panem i Królem Jezusem Chrystusem, to jest najlepsza i najpiękniejsza droga. Jesteśmy do tego zaproszeni wtedy, kiedy sami osobiście tego doświadczamy. Ufam, że po tych rekolekcjach i po zawierzeniu wiele osób będzie składało świadectwa. Tym świadectwem, które teraz powiem, dzieliłem się już niejednokrotnie, ale może dla tych osób, które są z innych krajów, może będzie też jeszcze małą zachętą do tego, żeby całkowicie się powierzyć Maryi. Tego doświadczyłem ja i moja rodzina w sytuacji ekstremalnej. Tak jak czytamy w Apokalipsie, że smok chciał pożreć dziecię niewiasty, rzeczywistość zagrożenia życia. Tego doświadczyłem mając 16 lat i chorując na ostrą białaczkę nowotworową szpiku kostnego. I po 2 miesiącach, jeśli chodzi o moje zdrowie, był stan krytyczny. Ale nie tylko zdrowie fizyczne. Cały szpik był już zajęty nowotworem, ale także duchowe. Miałem ogromną trudność z wyspowiadaniem się. Kto z was wie i przeżywa takie trudności w spowiedzi, to wie, jaki to jest trud. Mnie się wydawało wtedy, miałem 16 lat, że Pan Bóg jest, ale nie ma Go na oddziale hematologii. Takie moje było błędne myślenie do momentu, kiedy wydawało się, że już będzie koniec. Nie było dawcy szpiku i stan był krytyczny. I wtedy
moi rodzice i kilkanaście osób z rodziny udali się do Lichenia, kilkaset kilometrów, przecinając Polskę z naszego Roztocza do Lichenia i tam przystąpili do spowiedzi, do modlitwy. I kiedy moja mama powiedziała do Matki Bożej Licheńskiej, to jest teraz twój syn, a jechała w rozpaczy i w bólu, to zaczęła się śmiać. Ci, co byli z boku, także mój brat i siostra i inni, dziwili się, co tu się dzieje. Ja tam może umieram na oddziale hematologii, dziecięcy szpital kliniczny, a moja mama pełna radości, jak Elżbieta, kiedy przyszła do niej Maryja w dzisiejszej scenie z Ewangelii. Elżbieta wydała okrzyk i zawołała w Duchu Świętym, a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. I tak było też tam. Ogromny pokój i radość. I w drodze powrotnej śpiewy, uwielbienie Boga, chwała Boga, właśnie wysławianie Boga za Jego dzieła, chociaż nie wiedzieli, co się dzieje tam ze mną. A działy się rzeczy piękne, bo coś pękło w moim sercu i poprosiłem pielęgniarkę, żeby mi przyprowadziła kapelana. Uczyniłem znak krzyża, mając 16 lat, żeby przystąpić do spowiedzi. Bardzo słaby wtedy byłem po chemioterapiach. I stąpił na mnie Duch Święty. Ogromny pokój, ogromna miłość, której rzeczywistość, której nie da się wyrazić słowami. Ja myślałem, że ja chyba umieram taki, jestem szczęśliwy i tak błogo. Rodzina wraca, zajeżdżają pod szpital, lekarze pobierają szpik. Po pierwszych wynikach okazuje się, że nie ma komórek nowotworowych. Całkowita remisja choroby, ale jeszcze bardziej to, że takie przylgnięcie do Boga, że miejsce, które mi się wydawało, że tam nie ma Boga, stało się miejscem objawienia miłości miłosiernej. Taki jest owoc zawierzenia Maryi. Taki jest owoc zawierzenia Maryi i w perspektywie lat wiele osób z mojej rodziny doświadczyło uwolnienia z różnych nałogów. Wiele znaków się działo. Później na tym samym oddziale znalazła się moja siostra kilka lat później, ziarnicą złośliwą. Również stan był bardzo poważny. I pamiętam, że był taki moment, że dzięki dobrym ludziom pojechałem do Lourdes. Wiecie, trudniej jest, jak ktoś bliski choruje, niż jak się samemu choruje. Ja wtedy planowałem, już miałem w sercu jedno pragnienie, żeby być księdzem po maturze, ale z tej racji ze siostra zachorowała, więc zostałem też, żeby też na zmianę z rodzicami, dojeżdżać do siostry, do szpitala, do tego, na ten sam oddział, gdzie wcześniej byłem pacjentem. I jak byłem w Lourdes, pamiętam, że byłem bardzo zmęczony, jak tam dotarłem, to taka myśl ogromna, żebrać, błagać o uzdrowienie dla siostry. I moi drodzy, to jest taka czasem pułapka, kiedy macie bliskich, kiedy jest doświadczenie straty bliskiej osoby, że może nam się wydawać, mówię to z własnego doświadczenia, że my jesteśmy bardziej miłosierni od Boga. Tam jechałem z intencją, żeby modlić się o uzdrowienie, ale kiedy ukląkłem właśnie w grocie tej Masabeleskiej, ogromny na mnie stąpił pokój. I nie modliłem się o uzdrowienie siostry, tylko takie odczucie, że jesteśmy w dłoni Boga i to jest najważniejsze. Czy po tamtej stronie się spotkamy, czy jeszcze po tej, ale ogromne takie właśnie odczucie bezpieczeństwa, że jestem w dłoni Boga. I ufam, że to też jest owoc takiego powierzenia się Maryi, spotkania z Maryją, które pozwala przyjąć wolę Bożą, która jest zawsze dla nas najlepsza. Tak się złożyło, że po powrocie do Polski okazało się, że wszystkie guzki zniknęły u siostry. Dzisiaj razem z moją mamą także i ze mną zawierza się Matce Bożej, przeżywały te rekolekcje. Ale wtedy to doświadczenie jakby pokazało mi, że najpiękniejsze i najważniejsze, co nie znaczy, że łatwe, jest powierzenie się w dłonie Boga. Powierzenie się w dłonie Boga. Są to dłonie zranione z miłości do nas. Są to dłonie, które przygarniają nas do Ojca, do którego możemy wołać Abba, Ojcze, Tatusiu. I to przylgnięcie do serca Jezusa i do serca Maryi wyzwala w człowieku siłę taką, która mu pozwala dźwigać codzienny krzyż. A wiemy, że często nie jest on mały. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z Kasią, która doświadczana chorobą nowotworową, była w Krasnobrodzie, jak posługiwałem, a
tak to mieszka w Maryland, w USA. I pamiętam też ten moment, kiedy modliliśmy się przed obrazem Matki Bożej, jak pokój stąpił na jej serce, Matki Bożej Krasnobrodzkiej. A teraz Kasia zakłada róże różańcowe rodziców za dzieci, doświadcza namacalnie opieki Matki Bożej, także kiedy pojawiają się różne symptomy chorobowe. Ogromny pokój. I też jest to niesamowite, że kiedy zawierzamy się Maryi, niezależnie w jakim zakątku świata, to Maryja pozwala spotykać się swoim dzieciom razem. Tak jak teraz zgromadzili się wokół księdza Krzysztofa administratorzy z różnych krajów, to też Maryja pozwala, tak prowadzi nas, że na ścieżkach naszego życia spotykamy osoby, które również powierzyły się Maryi. Po to, żeby wspólnie wyśpiewać wielbi duszo moja Pana za wielkie dzieła, które czyni. I wielkie dzieła to przede wszystkim to, że możemy doświadczać odnowienia sakramentu Chrztu Świętego. To przede wszystkim jest to największe dzieło. Odnowienia w wierze, odnowienia w nadziei, odnowienia w miłości. A czasem Pan Bóg także potwierdza swoją obecność takimi znakami jak uzdrowienia czy uwolnienia, po to, żebyśmy jeszcze bardziej mogli przylgnąć do Jego i do Jego Słowa. Maryja ma zgadujące oczy. I jesteś dzisiaj pod jej wzrokiem miłosiernym. I twoi bliscy są pod jej wzrokiem miłosiernym. I to, co możemy dzisiaj zrobić, to powiedzieć tak, jak Maryja, niech mi się stanie według słowa Twojego. To jeden krok, a drugi to pośpieszyć z pomocą do tych, którzy potrzebują naszej ludzkiej obecności, dobroci, życzliwości, wsparcia i tego bycia razem. Chcemy też dziękować Bogu za to ocalenie, za cud nad Wisłą. I każdy z nas, ufam, że ma w sercu takie małe albo wielkie dziękuję, które chcemy również złożyć dzisiaj na ołtarzu Chrystusa w czasie tej mszy świętej. Amen. Moi drodzy, przeżywając rekolekcję 33 dni zawierzenia, przygotowywaliśmy się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Dlatego teraz, drodzy, będę pytał każdego i każdą z was, którzy jesteście tutaj, którzy łączycie się z nami online, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Niebo jest otwarte dla nas. Zawsze jest otwarte, kiedy sprawowana jest Najświętsza Eucharystia, ale i otwarte przez niepokalane serce Maryi. Pragniemy teraz modlić się w intencjach całego Kościoła, naszą modlitwą objąć całą rodzinę zawierzenia, każdą osobę, która brała udział w rekolekcjach, wszystkie osoby, które łączą się z nami online, ich rodziny, prosząc o wstawiennictwo i opiekę niepokalanej nad nami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyzywając wstawiennictwa, patrona tych rekolekcji i patrona dnia wczorajszego, świętego Maksymiliana Kolbe. Chcielibyśmy się modlić w sposób szczególny za księdza Krzysztofa, o ochronę, o namaszczenie Duchem Świętym w jego posługiwaniu.
w Jego drodze prowadzenia ludzi do Chrystusa i do Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich przyjaciół Matki Bożej, którzy administrowali poszczególne grupy. Za Dominikę, Grażynę, Anię, Łucję, Jarka, Małgosię, księdza Piotra Szczech, Mariannę, Urszulę, Agnieszkę, Marię, Justynę, Agnieszkę, Ewę, Alicję, Gosię, Sebastiana, Michała i wasze rodziny. Zawierzamy Maryi Niepokalanej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chciejmy modlić się za chorych, opiekę nad Julką, córką Ani, o opiekę nad Mary, nad Jakubem, nad dziećmi, które doświadczają chorób nowotworowych. Pomyślmy chwili ciszy o tych, którzy są w naszych sercach, których przynosimy dzisiaj w naszej modlitwie. Chcielibyśmy prosić za tymi, którzy pogubili się na ścieżkach życia, weszli w różne nałogi, zniewolenia, o wyzwolenie, o ocalenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodzinę Teresy z Chicago, za rodzinę Kadylak i Karpiesiuk, za Natalię i Zuzię z racji urodzin, a także Miłosza, który w dniu dzisiejszym przeżywa rocznicę, 17. rocznicę urodzin, za jego rodziców. W tych wszystkich intencjach, których byliśmy też proszeni o modlitwę, zawierzajmy Stowarzyszenie Krok za Krokiem, które służy pomocą chorym. Ciebie prosimy. Prośmy o dar nieba dla naszych zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za nas samych, abyśmy razem z Maryją wypowiadali nasze tak, napełnienie woli Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który otworzyłeś niebo dla swoich dzieci, stajemy przed Tobą razem z naszą Matką i Królową, z Najświętszą Maryją Panną, z naszymi świętymi patronami. Pragniemy oddać Tobie cześć i chwałę za Twoje wielkie dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech wzniesie się do Ciebie ofiara naszego oddania i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej, niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Denisem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem Kolbe, ze błogosławioną Marią Celiną od ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Jako dzieci Maryi, dzieci Kościoła, tworzymy jedną rodzinę i dlatego ośmielamy się wołać tak, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
do Ciebie, Panie, woła dusza moja. Tęskni ciało me, gdy nie ma Cię. Moje serce ogarnia lęk, przyjdź dotknij. Oh.
mnie, on kocha mnie, alleluja. On kocha mnie, on kocha mnie, alleluja. On kocha mnie, on kocha mnie, alleluja. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, aby dziś dzięki wstawiennictwu najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, Pan Jezus jest w naszych sercach, jest pośród nas, dlatego teraz pragniemy wypowiedzieć nasze słowa zawierzenia w imieniu nas wszystkich, całej rodziny zawierzenia z tych 21 krajów, także w imieniu administratorów. Sebastian odczyta ten akt zawierzenia. My mamy przygotowane, spisane własnoręcznie. Jeśli jesteś w domu swoim, możesz teraz uklęknąć. Sebastian będzie przy ambonce czytał ten tekst ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, akt przygotowany przez Ludwika Marię Grignion de Montfort. Moi drodzy, jesteśmy w Kilure, to znaczy dom Maryi. Ten kościół tutaj to dom Maryi. Chciałem, żeby każdy z was tak się poczuł teraz, że jesteś w domu Maryi, tak jak w jej domu Nazarecie, tak przed nią teraz. Chciejmy oddać pokłon i ufnie się powierzać i nasze rodziny, i całą wspólnotę polonijną, i nas samych. O odwieczna wcielona mądrości, o najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze dziewicy. Oddaję Ci najgłębszą część w łonie i chwale Ojca Twego, w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia. Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety, w niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie świętym. Nie wypełniłem zobowiązań swoich, nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i najdostatniejszego majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twojej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako pośredniczkę u siebie. Za jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku bóstwa, w którym odwieczna ukryta mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo Nieba i Ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko Grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam. Ja, Sebastian, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swoją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowicie i zupełnie prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twojego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką jako mądrość odwieczną macierzyństwu Twemu okazać raczyła, dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym. Jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła, zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twojej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz, jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen. Drogi bracie, droga siostro, pragnę Ci pogratulować tej pięknej decyzji powierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Jest to najpiękniejsza rzecz, jaką możemy zrobić, żeby doświadczać pełni piękna, bo Maryja chętnie się dzieli tym, czego sama doświadczyła, a anioł pozdrawia ją słowami: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Mamy udział w tej pełni, mamy śmiały przystęp do jej królestwa, do dziedzictwa jej Syna i teraz będziemy trwali w takim uwielbieniu, także modlitwie za chorych przez kilkanaście minut przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszam Was do tego, żeby pozostać jeszcze chwilkę z nami na tej modlitwie w tym domu Maryi w Kilwurę i pragnę jeszcze raz powiedzieć: dziękuję Tobie, że jesteś. Dziękuję Tobie, że się powierzasz. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli swój trud, żebyśmy razem mogli przeżywać tę uroczystość. I dziękuję księdzu Krzysztofowi. Jeśli ktoś z Was z różnych racji już się będzie z nami rozłączał, to udzielę teraz błogosławieństwa, a po błogosławieństwie będzie pieśń na rozpoczęcie adoracji. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.
Panie Jezu, Ty przychodzisz z mocą. Ewangelista zapisał, że moc wychodziła z Ciebie i uzdrawiała wszystkich. Z różnych stron przynoszono chorych, kładziono przed Tobą, żeby choć frędzli Twojego płaszcza mogli się dotknąć, a ci, którzy się dotknęli, odzyskiwali zdrowie. To najgłębsze poczucie, że są Twoi, że są dziećmi Ojca Niebieskiego. W duchu wiary przynosimy Ci na noszach naszych bliskich, tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Chcę Ci powiedzieć, Panie Jezu, że ufam Tobie. Że ufam Tobie, kiedy patrzę na moje życie, takie, jakie ono było, jak się zmieniało pod wpływem Twojej łaski, takie, jakie jest teraz. Pragnę Ci powiedzieć, że ufam Tobie i wierzę, że miłujesz mnie z całą historią mojego życia, z tym wszystkim, co dobrego otrzymałem, ale i też z całym moim bólem i całym moim upośledzeniem, także grzechowym, że jestem przyjęty przez Ciebie, przez Twój Krzyż Święty, przez zmartwychwstanie, porwany do Twojego Królestwa. Ty jesteś Emanuelem, Bogiem z nami. Przez czas rekolekcji poznawaliśmy Twoje życie, Twoje pragnienia, pragnienia Twojej naszej Matki, abyśmy byli jedno, abyśmy byli przy Tobie, aby się Tobie ufnie powierzyć. Pragnę uchwycić teraz Twoją dłoń, Panie Jezu, i pokazać Ci moje życie. I zapraszam Ciebie, bracie i siostro, abyś teraz w duchu wiary, może tak jak Piotr na jeziorze, Genezaret, uchwycił dłoń Jezusa. I w duchu wiary, bo dla Pana Jezusa nie istnieje bariera miejsca, abyś Go zaprowadził teraz do swojego domu. Pokaż Mu swoich bliskich, z którymi mieszkasz, kolejno, każdą osobę. On spojrzał z miłością w Ewangelii na Zacheusza, na Piotra, na Mateusza. Tak chcę spojrzeć na Twoich bliskich. W chwili ciszy, trzymając Pana Jezusa w duchu wiary za Jego dłoń świętą, której w tej dłoni jest uzdrowienie z chorób także, pokaż Mu swoich bliskich. Prowadź Pana Jezusa od osoby do osoby, kolejno, które Ci przychodzą przed Twoimi oczyma, bliskich przez więzy krwi. Panie Jezu, proszę Cię, abyś błogosławił mieszkania i domy, w których mieszkamy. Prowadzę Cię do każdego pomieszczenia, do każdego pokoju, do każdej przestrzeni, abyś pobłogosławił. Aby promienie Twojego miłosierdzia już tam pozostały. Abyśmy byli chronieni tą mocą, która przychodzi wraz z Twoją obecnością. Panie Jezu, zapraszam Cię teraz do mojego miejsca pracy, do miejsca, gdzie spotykam się z innymi ludźmi. W sposób szczególny chcę oddać Panu Jezusowi te sprawy i relacje związane z pracą,
i sprawy, i relacje, które są trudne dla Ciebie. On jest księciem pokoju. On sam mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Panie Jezu, niech te miejsca pracy i relacje będą przeniknięte promieniami miłosierdzia. Pragnę Cię zaprosić, Panie Jezu, do tych sytuacji, relacji ludzkich, które są dla mnie trudne, związane z jakimś bólem w rodzinie, w sąsiedztwie. Proszę, abyś dotknął naszych serc. Teraz chcielibyśmy z Panem Jezusem pójść do chorych, którzy prosili nas o modlitwę, których znamy. W chwili ciszy zaproś Pana Jezusa do tych osób, gdziekolwiek są, w szpitalach, czy w domach opieki. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś dotknął i przez krew Twoją Najświętszą uwolnił serca od zwątpienia w Twoją obecność, tak jak dotknąłeś kiedyś mojego serca. Aby każdy poczuł się kochany. Proszę Cię, abyś także czynił znaki Twojego miłosierdzia, uzdrowienia i uwolnienia. Zaproś Pana Jezusa teraz do tych osób, które są zniewolone nałogami, może przekleństwami, a nawet siłami demonicznymi. On mówi, ja palcem Bożym wyganiam złe duchy, przybliżyło się do Was Królestwo Niebieskie. Jako też duszpasterz polonijny, jako kapłan, Duchu wiary, idąc z Tobą i z Panem Jezusem do tych domów w imię Jezusa obecnego tutaj, dla którego nie istnieje bariera miejsca i czasu, uwalniam te osoby od wszelkich ataków i napaści zła, od wszelkich źródeł demonicznych, przekleństw, złorzeczeń, od wszystkiego, co może zagrażać zdrowiu, życiu Twojej lub Twojej rodziny w imię Jezusa Chrystusa, który jest z nami, który jest Emanuelem. Uwalniam Ciebie i Twoją rodzinę i Twój dom. Bo Ty jesteś Emanuelem. Jesteś blisko zawsze. Chcemy to wyśpiewać, że jesteś Emanuelem, Bogiem z nami. Bóg jest zawsze między nami. Bóg jest zawsze blisko nas. On zna wszystkie Twoje rany, przed Nim się nie schowasz. Bóg jest zawsze blisko przy nas, możesz więc do Niego przyjść. On chce obmyć to, co skrywasz, nie musisz bać się dziś. Emanuel nie mamy się.
się nie schowasz. Bóg jest zawsze blisko przy nas. Możesz więc do Niego przyjść. On chce obmyć to, co skrywasz. Nie musisz bać się dziś. Emanuel. Przyszedłeś ogień rzucić na ziemię. Bóg jest zawsze. Niech ten ogień stąpi na nas. Niech ten ogień Ducha Świętego obejmie mnie dzisiaj. Niech obejmie moją rodzinę. Przez niepokalane serce Maryi przyjdź Duchu Święty, który bijesz serca Jezusowego. Przyjdź Duchu Święty, abym mógł w każdej chwili doświadczać mocy Emanuela. Abym miał żywą relację z Nim. Oto prorok zapowiadał, to Panna, dziewica, pocznie i porodzi syna i nazwał go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Panie, który jesteś z nami, prosimy Cię, abyś wypełnił swoją obietnicę napełnienia swoich uczniów Duchem Świętym, tak jak wtedy, kiedy byli razem z Maryją w Wieczerniku. Tak proszę Cię, abyś nas napełnił Duchem Świętym, abyśmy, idąc w Twoje imię, uwielbiali Ojca za Jego wielkie dzieła, ogłaszali Twoje królowanie i ufnie pełnili wolę, wolę Bożą, która niech się stanie naszym chlebem i pokarmem. Proszę Cię, abyś przez Twojego Świętego Ducha usuwał z ciał ludzkich komórki chore i nowotworowe, z ciał tych, których jako osoby Tobie przynosimy dzisiaj. Prosimy Cię, abyś pokojem napełnił nas i naszych bliskich, aby ten pokój wypełnił tą ziemię, po której stąpamy. Bo Ty jesteś księciem pokoju. Ty dasz mi pokój serca, Panie, bo Tyś zbawieniem mym. Znajdzie pokój dusza moja.
buduj serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Maryjo, Ty jesteś Królową Pokoju. Ty upraszasz pokój dla nas, którzy trwamy na adoracji. Pragniemy razem z Tobą, Maryjo, na koniec tego spotkania modlitewnego oddać chwałę Bogu i dziękczynienie za to, że Ty jesteś z nami, Maryjo, za ten dar, który dał nam Bóg Ojciec, jaki powierzył nam Jezus Chrystus. Umierając na krzyżu, pragniemy uwielbić teraz Boga i dziękujemy Ci, Panie. Chcielibyśmy powtarzać w modlitwie litanijnej. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za Kościół Święty, za wszystkie osoby, które brały udział w czasie rekolekcji, które łączą się z nami duchowo, które się dzisiaj zawierzały lub jeszcze będą zawierzały. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci za księdza Krzysztofa, za wszystkich administratorów, za tych, którzy w tym domu, w domu Maryi posługują, za Olę, za Sebastiana, Gosię, Justynę, Michała, za Anię, Lucję. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że Ty zawsze jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za otwarte niebo dla Maryi i dla nas, dla jej dzieci, za otwarte niebo. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za spowiedzi generalne w tym czasie, za każde pochylenie się nad Słowem Bożym i nad tajemnicą Maryi. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to wszystko, co przygotowałeś dla nas, co jest przed nami jeszcze do przyjęcia, do wzrastania w świętości, w łasce. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Trwajmy przez chwilę ciszy w takim osobistym dziękczynieniu, uwielbieniu, a potem odmówię modlitwę zawierzenia, którą codziennie odmawiał prymas Wyszyński. Taka, można powiedzieć, krótsza forma zawierzenia. Następnie pobłogosławię Was i wszystkich, którzy łączą się z nami Najświętszym Sakramentem. Panie Jezu, chcemy Ci także podziękować za krzyż codzienny, który dźwigając z Twoją łaską prowadzi nas do uświęcenia, do zjednoczenia, do zadośćuczynienia, wynagrodzenia za zniewagi,
za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Najświętszemu Sercu, Niepokalanemu Sercu Maryi. Słowami prymasa Wyszyńskiego zakończymy tę modlitwę, uciekając się, Maryjo, do Twojego serca. Matko Boża Niepokalana, Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, cała wspólnota polonijna i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen. Jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła, w całej pełni chwały wchodzi córa królewska. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska, Maryja. Mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Świeci niby zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Kim jest ta, świeci niby zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca.